Europoseł Patryk Jaki w bardzo mocnych słowach na arenie Parlamentu Europejskiego podczas rozmów o Polsce, między innymi o Polsce, o praworządności, o Europie, o przyszłości Europy, w bardzo mocnych słowach Jaki uderza w premiera Donalda Tuska i przypomina, co Tusk robi. Przypomina, w jaki sposób hejtowana jest dzisiejsza opozycja, jaki mamy poziom debaty w Polsce, jak dużo agresji mamy w Polsce i co najważniejsze, bo to należy podkreślać. Patryk Jaki mówi tak: nie oczekuję, żebyście państwo, czyli Unia Europejska, Komisja Europejska, cokolwiek tutaj robili. Wy nie macie do tego kompetencji, wbrew temu, co uważacie. Patryk Jaki mówi tak: chciałbym, żeby po prostu wszyscy wiedzieli, jak wyglądają dziś rządy w Polsce, żeby pokazać, w jaki sposób wygląda hipokryzja. I o tym dzisiejszy materiał zobaczycie za chwilę. Bardzo mocne słowa Patryka Jakiego. Zapraszam! Witam, szanowni państwo, na kanale Analiza Polityczna, w konserwatywnym miejscu na polskim YouTubie. Jak zawsze proszę o trzy rzeczy: o suba, o łapkę w górę i o komentarz dla zasięgu. To są, szanowni państwo, trzy rzeczy, które was nic nie kosztują, a bardzo wspierają działalność naszego kanału Analiza Polityczna. Ale można nas również wspierać finansowo poprzez przycisk wesprzyj tutaj na YouTubie. To jest najlepsza forma, bardzo bezpieczna forma, niedroga forma, a bardzo dla nas przydatna i dająca nam swobodę pracy, poprzez super podziękowania też na YouTubie, albo poprzez zbiórkę na platformie Patronite. Szanowni państwo, to do Patryka Jakiego jedziemy, który w ostatnich godzinach w bardzo mocnym wystąpieniu pokazał całej Unii Europejskiej, jak wygląda hipokryzja. Czy ktokolwiek z większości w dzisiejszej Unii Europejskiej te słowa sobie naprawdę do serca weźmie? Ja przypuszczam, że nie. Natomiast, tak jak tutaj mówię, mamy tutaj na kanale Analiza Polityczna konserwatywne środowisko, które ma na celu uwypuklać takie wypowiedzi, wybijać je coraz dalej. Wiem, że bardzo lubicie też, jak ja omawiam tutaj wypowiedzi innych ludzi, ale to jest też jeden z moich celów, żeby w tym toporze medialnym, w tej bańce medialnej, którą mamy, i ona jest bardzo duża, konserwatywna strona przegrywa wciąż, jeżeli chodzi o z liberalnymi mediami w tych bańkach medialnych, właśnie chodzi o to, żeby wybijać między innymi takie wypowiedzi, żeby one się rozchodziły jak najdalej, żeby je pokazywać ludziom, żeby do tych ludzi, którzy ich nie znają faktów, nie znają rzeczywistości, dla ludzi, którzy zupełnie w innych miejscach operują, zupełnie inne rzeczy oglądają, żeby do nich też to może przez przypadek dotarło. Zobaczcie, jak działa rząd Donalda Tuska. To jest bardzo ważne. No to oddajmy głos Patrykowi Jakiemu. Świetnie, że mówicie o nienawiści. Ale jak jej szukacie, to chyba warto zajrzeć na własne podwórko, do Tuska. Otóż on, używając terminologii z czasów Hitlera, ogłosił, że zrobi swoim konkurentom Norymbergę. Jego partia zorganizowała kampus, gdzie śpiewano, że miliony ludzi, z którymi się nie zgadza, powinno się zniszczyć i wyrzucić z kraju. Siłą zajął instytucje, które miały kadencje gwarantujące im niezależność. Aresztuje posłów opozycji, nie przestrzegając międzynarodowych immunitetów. Ostatni raz robił to Putin. Na niewygodnych sędziów nasłał policję z bronią i teraz grozi więzieniem prezes Sądu Najwyższego. Nie wykonuje wyroków Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego oraz zupełnie wprost ogłosił, że łamał prawo i dalej będzie to robił. Robi dokładnie to samo, co robi szef każdej grupy przestępczej, który czuje bezkarność. Bezkarność, którą wy mu gwarantujecie. I żeby była jasność, ja nie oczekuję od was, że wy cokolwiek w tej sprawie zrobicie, bo nie macie w tej sprawie żadnych kompetencji. Natomiast chciałbym, żeby cały świat usłyszał o tych podwójnych standardach i o świństwie, za które ponosicie współodpowiedzialność. Mocna wypowiedź europosła suwerennej Polski, ale to jest ważne, żeby to zaznaczyć. Unia Europejska nie może nic tutaj zrobić. Nie powinna nic tutaj zrobić. Pokazujmy po prostu hipokryzję Unii Europejskiej. Ja zaznaczałem, że mi na samym początku kadencji, nowej kadencji Europarlamentu, nie podobało mi się, że Polska, polscy europosłowie z ramienia Prawa i Sprawiedliwości będą wymyślać jakieś rezolucje, będą apelować o pomoc przeciwko złym rządom Donalda Tuska. Nie. Przez 8 ostatnich lat ja zrobiłem całą masę wywiadów. Napisałem dziesiątki tekstów i komentarzy o tym, że jak jest mocno skandaliczne to,
że politycy Platformy Obywatelskiej, Lewicy, PSL-u, później Polski 2050 donoszą na Polskę w Unii Europejskiej. Oczekują jakiejś zewnętrznej pomocy ze strony Unii Europejskiej. I oczywiście ta pomoc przychodziła, nadchodziła, bo chodziło o to, żeby wymienić w Polsce władzę. No bo dziś władze Unii Europejskiej przy tych wszystkich argumentach, które mówi Patryk Jaki, ale przy tym wszystkim, co my widzimy tutaj w Polsce, jak często łamana jest praworządność, konstytucja, prawa obywatelskie, dzisiejsze władze Unii Europejskiej nic nie robią. I taką hipokryzję należy wypominać, taką hipokryzję należy pokazywać, nie licząc oczywiście na to, że Komisja Europejska coś tutaj będzie robiła, bo jest to skandaliczne. Komisja Europejska nie ma prawa wtrącać się w polskie sprawy, tym bardziej, że teraz nie widzi tych wszystkich rzeczy, które widziała za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości, gdzie skala jest naprawdę niepomierna. Gdzie za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości siłowo przejmowano jakąś opozycję? Nic takiego się nie wydarzyło. Wszystko było zgodnie z prawem, zgodnie z ustawami, nawet jeżeli ówczesna opozycja tego nie popierała. No trudno. Prawo i Sprawiedliwość na przykład w pierwszej kadencji, kiedy przejmowało władzę w Telewizji Polskiej, pamiętajmy, co się działo. PiS miało, przepraszam bardzo, PiS miało większość w Sejmie, większość w Senacie i prezydenta, który podpisywał ustawy. Zmieniło PiS prawo zgodnie z przepisami i zgodnie z całą procedurą legislacyjną. No i w ten sposób Jacek Kurski mógł szybciej objąć stery w Telewizji Polskiej, ale ta wymiana odbyła się zgodnie z prawem. Jacek Kurski wszedł do budynku Telewizji Polskiej, wszedł do gabinetu prezesa, wymienili się na tym stanowisku i wszystko było legalnie. Nie tak jak teraz, siłowo. No bo nie mamy większości, nie mamy prezydenta, który podpisze się pod naszą ustawą, no to jak nie odbijemy Telewizji Polskiej, to nie będziemy jej mieli, no to siłowo odbili. Skandal. O tym trzeba mówić, o tym trzeba przypominać i dobrze, że robi to Patryk Jaki. Dobrze, że przypomina, że Donald Tusk zamierza dalej łamać prawo, że on to wręcz zapowiada. Brawa dla europosła, takie działania popieramy, czekamy na kolejne wypowiedzi, bo mamy tam w Parlamencie Europejskim kilku dobrych polityków, kilku sprawnych bardzo też retorycznie, w tym z Konfederacji, Ewę Zajączkowską-Hernik. Czekam też na jakieś wystąpienie dotyczące rolnictwa pani Anny Bryłki. No, zobaczymy, co to będzie dalej. Czekam też na wypowiedzi o energetyce Daniela Obajtka, bo to już też parę razy Daniel Obajtek pokazał, w jaki sposób abstrakcyjny Unia Europejska myśli o gospodarce, o energetyce w kontekście Zielonego Ładu, ale na teraz niestety tylko tyle możemy zrobić. Możemy mówić, możemy apelować, możemy wykazywać ich merytoryczne błędy, ale niestety nie ma konserwatywna strona większości w Parlamencie Europejskim, żeby cokolwiek zmienić, a szkoda, ale kropla drąży skałę, jak to mówią. Może i to się w przyszłości zmieni. Do zobaczenia.